Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Filozofia nie zna granic i nie zna czasu. Mimo że dla wielu jest wiedzą tajemną i mocno zakurzoną, uważamy, że może nadal kształtować ducha, przekazywać zasady, którymi warto kierować się w życiu, określić naszą postawę wobec innych. Rozmowy filozoficzne prowadzą filozofowie Beata Sarapata, Marzena Dudziuk-Koluch oraz Wojciech Zalewski. Dzięki filozofowaniu będziemy żyć bardziej świadomie. Radio Filozofów. W naszym studiu są Wojciech Zalewski, Beata Sarapata, Marzena Dudziuk-Koluch. To zaczynamy, jak zaczynamy. O tej filozofii, tak? Czym jest dla nas, czy jest w ogóle potrzebna, czy jak większość z nas, tak mi się wydaje, może nie z nas akurat tutaj z grona to się okaże, ale część osób mówi, że jest w ogóle nieprzydatna, abstrakcyjna i no i właściwie po co? A dzisiejsze czasy, nie wiem, czy lepszą diagnozę wystawią, że filozofia jest czemuś potrzebna, czy tym bardziej jakby bardziej zdetronizują jej charakter. Nie wiem, sama się nad tym zastanawiam. Nie wiem, jak państwo tutaj o tym myślicie, jak można w ogóle ten temat ugryźć. No myślę, że warto powiedzieć tak, że jak się spojrzy na historię filozofii, no to wielu filozofów jest nastawione antyfilozoficznie przecież, prawda? To znaczy taki Kierkegaard, prawda? Czy Nietzsche. No ale wielu innych pewnie też. No, filozofowali krytykując całą tradycję, historię, prawda? W takim ustosunkowaniu krytycznym tak, zdecydowanie tak. Się ustawiali, więc no sprzeciwiać się, jakby emocjonalnie nawet reagować na pewne propozycje, jakieś dylematy, które gdzieś tam w historii ludzkiej myśli powstawały, to myślę już jest dużo. Nie być obojętnym, tylko choćby w takim geście jakiegoś sprzeciwu zareagować. To już jest dużo i to już jest, myślę, wkroczenie na teren filozofowania od razu, prawda? Tak, ale właśnie ja przynajmniej mam takie też doświadczenia, że młodzi ludzie, z którymi mam do czynienia, prowadzę zajęcia i próbuję jakoś dyskutować o filozofii, czy jakby tutaj bardziej, czy o etyce, czy o estetyce. W ogóle jakby ta krytyka jest dla nich dosyć taką obcą rzeczą. To znaczy i to myślenie takie krytyczne, które bierze się też z buntu przeciwko pewnym sugestiom, myślom, czy tym, jak oni mają żyć, nie jest takie dla mnie mocno odczuwalne. Oni są tak, właśnie tutaj mam dosyć duży problem, bo trudno mi wejść z nimi w taki spór, w jakąś taką, znaleźć kontrę w ich myśleniu. To jest takie dosyć dla mnie takie letnie, więc nie wiem też, jak tutaj, czy pani Beatka, jak tutaj są to też znaczy, te doświadczenia. Doświadczenie mam, że właściwie filozofia, jeśli ktoś zapyta, czym jest filozofia, to ja mówię, zawsze odpowiadam, że to jest pewna materia, znaczy to jest bardzo ważny przedmiot, nie wiem czy nauka, bo to są polemiki na ten temat, który rozpatruje najistotniejsze sprawy dla ludzkiego życia. A więc te fundamenty, i które w jakim stopniu cały czas są wyjaśniane przez młodego człowieka i nie bardzo jest w stanie na nie odpowiedzieć. A filozofia trochę podpowiada. To taka sokratejska, że tak powiem, sokratejski sposób prowadzenia dialogu, który pytając właśnie gdzieś sugeruje czasem odpowiedź. Ten młody człowiek jest jakby nakierowany na odpowiednie myślenie. Tak, o ile chcę, jeżeli posiada tą bazę dla mnie, taką otwartość, tak. Bo ja często doświadczam tego w rozmowie z młodymi ludźmi, czy nawet z moimi rówieśnikami, że jest pewien taki mechanizm takiego zamknięcia. Oni są już tak zbudowani w sobie i mają tyle już ważnych myśli i poglądów, że ciężko jest tutaj w ogóle o taką otwartość, tak? Więc ja już mam takie doświadczenia, z którymi jest mi trudno. A też pytanie, z czego to się bierze, prawda? Dlaczego mi się wydaje, że to jest szerszy problem,
nie chcę generalizować może, ale tak sądzę, tak mi się wydaje, że troszeczkę system edukacyjny być może w naszym kraju, pewnie nie tylko tutaj, ale no, mówię ze własnego doświadczenia, no, jesteśmy tak wychowywani, że kiedy mamy do czynienia z jakąś tradycją, dajmy na to tradycją filozoficzną, no to jesteśmy tak uczeni, że my musimy klękać przed różnymi autorami z przeszłości, prawda? Nie ma jakby... ktoś powie, co taki młody człowiek, uczeń, licealista, czy nawet uczeń szkoły podstawowej, co on może na przykład dyskutować z Platonem, z Arystotelesem, z Heglem, z Pascalem czy z Kartezjuszem? No właśnie wydaje mi się, że należałoby to odwrócić i właśnie powiedzieć, że... pozwolić młodemu człowiekowi na taki jakiś sprzeciw, prawda, wobec tradycji, wobec autorytetów. Znaczy, że z nimi można rozmawiać, dyskutować, prawda, wchodzić w jakąś polemikę i młody człowiek, czy w ogóle człowiek z ulicy, tak, jakkolwiek to może naiwnie zabrzmieć, on powinien z założenia wchodzić w dyskusję z filozofami przeszłości po partnersku, to znaczy bez kompleksów, prawda, nie na klęczkach. Myślę, że to jest ważne, prawda? Takie założenie wyjściowe. Tak, ja tylko tutaj jest tak, że jak oni się nie będą mieli możliwości, ci młodzi ludzie, zapoznać z tymi myślami, a często myślami tych filozofów, no to właściwie tutaj już w ogóle też nie ma, a przecież nasz system edukacyjny raczej nie skłania do tego, by ich poznawać w takim, oprócz takiego klasycznego, historycznego rysu, który jest nudny dla nich. Właśnie, i to jest właśnie straszny ból. Tak. Jak to zrobić, żeby móc rozmawiać z nimi o Sartrze, tak? Mhm. O tym, prawda, nawet... Trzeba tak. Apelować do emocji, jak sądzę. Tak, no do, tylko właśnie... negatywnych nawet, prawda, w punkcie wyjścia. Tak, czyli taki raczej tutaj widzę u pana taki właśnie, żeby poprzez pewne rodzaj bunt, prowokacje jakoś tutaj zaczepić, prawda, tego człowieka o taką bliską mu rzeczywistość. No tak, tylko ile jest okazji w takim życiu edukacyjnym młodych ludzi, żeby móc jakby się tutaj o to jakby postarać. Mhm. To znaczy też dobrze jest zadziwić różnymi pomysłami. Tak jak zresztą filozofia gdzieś tam źródłowo jest zakotwiczona właśnie w podziwie, w zachwycie, może zachwycie nad myślą, jakimś zaskoczeniem i wtedy jak się ich tak troszeczkę zapłodni takim sposobem myślenia, to jest to jakby łatwiejsze, bo się tak szybciej nakręcają i temat dialogu jakiegoś i jakieś zagadnienia ważniejsze są dla nich już takie powiedzmy łatwiejsze do przeanalizowania. Pewnie, że bardzo niezbędną jest jakaś analogia. Ostatnio na zajęciach miałam bardzo ciekawe spotkanie z Anią, bardzo ciekawą dziewczynką, która powiedziała, że właściwie nie zna samej siebie. I od razu zaczęłam jej mówić o Sokratesie. No to poznaj samą siebie. Jak tutaj właśnie to zagadnienie do tego podejść? Jak spróbować swoje emocje, swoje cechy charakteru zaobserwować? Jak wprowadzić taką introspekcję? To dziecko ma zaledwie 11 lat, a zadaje takie pytania, bardzo to jest fascynujące. Mówi, ja jestem przekonana, że ja nie znam samej siebie. I to powiedziała na cały głos, na całą pracownię. To było bardzo piękne. No i to jest świetny punkt wyjścia, prawda? Tak, tak. One podpowiadają, w pewnym sensie podpowiadają. No ale jak właśnie można dalej idąc tym tropem jakby wskazać po prostu te możliwe kierunki jakby podążania, żeby też nie narzucić swojej takiej, prawda, od razu wizji, do której to dziecko zobligowane pewnym autorytetem, którym tam może jesteśmy dla nich, nie zostanie jakby pochłonięte, prawda? Bo istnieje też takie ryzyko, prawda, że tutaj my od razu jakoś tam narzucimy. Jak to właśnie tak przeprowadzić, żeby to było trochę też wolne od tej nabożności, o której tutaj właśnie pan wspominał? Skłonić do myślenia. To, co Heidegger powiedział, najbardziej daje do myślenia, że nie myślimy, prawda? I to jest niepokojące. Skłonić do myślenia, jakąś tą konstrukcję stworzyć myślową u takiego dziecka, co nie jest wcale łatwe oczywiście, ale jakimiś nawet aforyzmami, ja czasem sobie tak pozwalam na takie ucieczki w aforyzmy starożytne Heraklita, na przykład nie wstąpisz dwa razy do tej samej wody i już, prawda, rozmawiamy o przemijaniu, o tym, co jest jakby momentem i chwilą w tym, że nigdy więcej się to nie powtórzy.
którzy to jest takie carpe diem, takie już właściwie filozofowanie. Można powiedzieć, na tym etapie można już z nimi świetnie docenia ich chwilę i jakoś fajnie się to toczy. No tak, żyj chwilą, a tutaj, prawda, albo większość ludzi jest zanurzonych w przeszłości, albo ciągle myśli o tej przyszłości, a teraźniejszość jest ciągle takim momentem dla nas, myślę, najtrudniejszym, przynajmniej jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to pojęcie teraźniejszości, bądź teraz, zatrzymaj się, chwytaj tę chwilę, to jest w ogóle naprawdę abstrakcja i to oczywiście jest dobry punkt wyjścia, ale wydaje mi się, że jest to też na takim poziomie jakby ich doświadczeń, że jest trudno, tak, że trzeba się wspierać bardzo wieloma protezami, wieloma też przykładami albo pozwolić razem wspólnie doświadczać tego, ale to już wchodzimy w taki dla mnie najciekawszy chyba rys filozofii takiej, no brzydko to zabrzmi, filozofii stosowanej, ale takiej filozofii jakby bliskiej życiu, nurtowi życia i to jest dla mnie jakby najbardziej fascynujące właśnie w filozofii, ta bliskość życia, to, że ona jest absolutnie nieodłącznym jakby elementem. Dlatego tak bardzo ważne jest podkreślanie, to też było moją intencją, to co powiedziałam na początku, prawda, żeby ta filozofia zeszła z takiego piedestału, prawda, z takiego, żeby to przestało być takie pomnikowe, prawda, sztywne, definicyjne, że tak powiem. No i właśnie to sprawia wszystko wrażenie takiego oderwania, prawda, oderwania od rzeczywistości. Filozof, jak się spyta, myślę, że młodego człowieka, ale nie tylko tak zwanego człowieka z ulicy, prawda, przechodnia, czym jest filozof, no to pewnie wiele skojarzeń będzie takich, że filozof to jest jakiś dziwak oderwany, który opowiada o jakichś niestworzonych rzeczach. I to jest, nie chcę za dużych słów używać, ale myślę, że też wyrzut sumienia dla samego środowiska filozoficznego, prawda? Dla ludzi, którzy się tym zajmują, czy to na poziomie uniwersytetu, czy w szkole, prawda? Że tak filozofia, taką ma karierę w społeczeństwie. Prawda? No myślę, że środowisko nauczycielsko-akademickie, bo tutaj przede wszystkim o takim myślę w tej chwili, powinno sobie się uderzyć we własne piersi. Dlaczego tak jest, prawda? Z czego to wynika? I mówiąc językiem młodzieżowym, troszeczkę wyluzować, prawda? I oczywiście ja nie chcę banalizować tutaj, to nie chodzi o to, żeby przesadzić w drugą stronę, ale myślę, że ja to widzę też pracując w szkole średniej, w liceum, widzę jak uczniowie w punkcie wyjścia boją się cokolwiek powiedzieć, boją się odezwać, boją się, że ja ich na przykład wyśmieję, skrytykuję, albo powiem, że to jest głupie i tak dalej, prawda? Natomiast widzę, jak oni się stopniowo z lekcji na lekcję filozofii ośmielają, otwierają i proszę mi wierzyć, wielu uczniów, bardzo wielu uczniów, których no powiedzmy wielu nauczycieli nie podejrzewałoby o jakąś powiedzmy kreatywność, oni naprawdę potrafią, jeśli im się pozwoli, jeśli ich się poprowadzi, samodzielnie formułować ciekawe pomysły, co najważniejsze. Myślę, że to jest najważniejsze z punktu widzenia filozofii, zadawać pytania, bo inną rzeczą są odpowiedzi i z nimi mamy problem wszyscy, prawda, od wieków. To jest historia filozofii, to jest historia wielkich pytań i błądzenia przy okazji poszukiwania odpowiedzi, prawda, ale to, co jest, to o co chodzi, to co jest istotą edukacji filozoficznej, to jest w moim przekonaniu osobistym takie nie tyle przekazywanie jakiejś wiedzy, co otwieranie w człowieku jakiejś wrażliwości. Myślę, że to słowo jest tutaj kluczowe. Da? Człowiek wrażliwy, człowiek, który potrafi jakby no nie ocenia w sposób czarno-biały rzeczywistości, potrafi różnicować. To jest właśnie ten zmysł krytyczny, na tym ma polegać. Prawda? Nie, że krytykanstwo, że zawsze na nie, zawsze inaczej, zawsze na przekór. Da? Tylko jest to człowiek radykalnie myślący, krytyczny, to znaczy mający pewną fundamentalną wrażliwość. Ja bym na tym słowie osobiście się chciał skupić i w nim zobaczyć taką istotę filozofii, tak bym nawet powiedział, prawda? Tak. Może nieco patetycznie, ale, tak. Ale to jest moje głębokie przekonanie osobiste. Ale to jest tak. Bardzo, bardzo, bardzo piękne i wydaje mi się bardzo dobry trop, bo o wrażliwość generalnie myślę, wśród młodych ludzi nie jest trudno, tylko ona jest w jakiś taki sposób, wydaje mi się, jakoś zagoniona do jakichś takich rejonów, z których czasem
ciężko ją z nią wydobyć, ale jak się stworzy odpowiednie warunki, to ta wrażliwość rzeczywiście może stworzyć takie pytania, tak zapytać o rzeczywistość, że tu otwiera nam się w ogóle coś bardzo nowoczesnego, nowatorskiego w kwestii myślenia, a co jednocześnie koresponduje właśnie z całą tradycją, prawda? Nie jest też jakimś powtórzeniem, taką zwykłą kalką. I to rzeczywiście wydaje mi się, że takie spotkania podczas zajęć zdarzają się, są bardzo piękne i bardzo otwierające, bo są przede wszystkim autentyczne, prawda? Bo dla mnie ta wrażliwość wynika z bardzo głębokiego przeżywania rzeczywistości i takiej autentyczności, której no, nie da się ani od kogoś pożyczyć, ani jej, prawda, naśladować. Także mi też bardzo się osobiście ten trop podoba, nie jak pani Beatka tutaj. Tak, oczywiście to jest źródło, no, krytyczne myślenie to jest fundament, można powiedzieć, całego oświecenia, nie? Gdyby nie było tej zdolności do takiego selektywnego myślenia i zdolności do takiego wolnego myślenia, no to ta filozofia by się nam nie posuwała do przodu za bardzo. Tak? To jest na pewno bardzo istotne. Tym bardziej, że wyzwala w młodzieży taką właśnie swobodę, bo nie chodzi o właśnie krytykę jako pojęcie, prawda, takie trochę czasem pejoratywne, tylko zdolność, wyzwolenie w sobie jakiegoś jeszcze alternatywnego myślenia. To, co właśnie Sokrates zrobił, bo Sokrates też tak podpuszczał trochę, zgadzał się z rozmówcą. To największy prowokator rzeczywistości. Ale mistrzostwo. Niedościgniony. Myśli sokratejskiej, i to też jest druga rzecz ważna w powołaniu filozoficznym, to jest walka ze stereotypami. Da? O tak, tutaj. To jest wielki demon, że tak powiem, z którym filozof jako taki powinien się rozprawiać. I to jest misja społeczna filozofii jako nauki, czy jako dyscypliny kultury, prawda? Bo tego bezmyślność właśnie objawia się przede wszystkim w stereotypach, że jak ktoś jest, nie wiem, z opcji lewicowej, to automatycznie to i tamto, tak, prawda? Tak, I to tak. Bardzo. Tak. Tak. Myślenie jest stereotypem. Ale ono się dla mnie, przynajmniej z takiej wieloletniej obserwacji, wynika, że ta granica posiadania już tych stereotypów, wyposażenia w nie, strasznie się przesuwa. Znaczy i coraz młodsze jakby dzieci, młodzież już są wyposażone, wychodzą z domów, jakieś takie opancerzone, że tutaj już wychodzi na przykład prawda, dziecko, które deklaruje na poziomie, nie wiem, pierwszej klasy szkoły podstawowej, że jest ateistą. Tak? I jakby mnie to bardzo inspiruje, żeby zadać mu pytanie, jak on to rozumie, ale generalnie doprowadza zazwyczaj do takiej refleksji, że ten chłopiec albo dziewczynka mówi, że no rodzice mówią, że nie ma Boga, no to ja jestem ateistą, prawda? Tutaj nie ma czegoś takiego, że to dziecko też pyta, prawda? Więc jeżeli ja zaczynam taki łańcuch pytań, to dziecko bardziej się czuje speszone niż zachęcone jakby do myślenia. I to jest taki moment taki trudny, prawda? Że coś trzeba tutaj popracować, bo jakby trafiamy na takie już dosyć mocne struktury myślowe i jak to zrobić, żeby dziecko nie przestraszyć jakby tą ilością i nie zakłopotać go w tej całej jakby fantastycznej jakby wizji zadawania pytań i przeżywania, a jednocześnie nie pozwolić na to, żeby ta struktura się utrwaliła, prawda? Więc tutaj jest dla mnie takie też wyzwanie filozoficzne, mam nadzieję, i też misja właśnie, o której pan wspomniał. Naprawdę absolutnie misja społeczna, no. To nie wiem, jak pani Beatka tutaj radzi sobie z takimi skostniałymi strukturami. To znaczy, ja nawet jakoś nie zauważam u dzieci takiego może mocnego stereotypu. One są bardzo elastyczne, tą umysłowość mają bardzo elastyczną. Jeśli nawet mają tak wstępnie jakiś tam model jakiegoś myślenia, to bardzo szybko można zauważyć, że ulegają zmianie te sposoby myślenia. Wystarczy im dać jakieś argumenty, czy podpowiedzieć jakąś, no nie wiem, nawet jak mówię czasem sentencjami, tak sobie żartuję podczas zajęć, kiedy widzę, że no, chciałem jakąś przerwę, no to albo o filozofii porozmawiam, przepraszam, albo daję im jakieś właśnie sugestie takie troszeczkę, czym jest dobro, czym jest jakaś wartość, prawda, jakie byśmy dzisiaj chcieli zrealizować, jakie mamy plany, no po prostu trochę podpuszczam ich, jeśli chodzi o sposób obserwacji tego świata, no to mnie interesuje, ale właśnie rola nauczyciela jest w tym, prawda, żeby jednak otwierać, no, żeby dawać możliwości takiego symbolicznego czasem myślenia, rozpoznawania tego symbolu. Ja się czasem posługuję sztuką, jakimiś artystami.
Nawet mi kiedyś tak zaskoczyły mnie dziewczynki, bo zaczęłam mówić, no, nawet nie powiedziałam może słowo nihilizm, ale przy okazji niczego, tam coś wspomniałam, jakieś aforyzmy czytałam i w pewnym momencie dziewczynka zadała mi pytanie, dlaczego Van Gogh popełnił samobójstwo i ona może wymienić kilku takich malarzy, którzy po prostu z tym życiem się jakoś nie mogli uporać. I zaskoczyła mnie, bo tak jakoś od razu ten nihilizm tu gdzieś wkomponowała w niektóre biografie artystów. No i to już jest materiał do rozmowy, prawda? Troszeczkę biografii, troszeczkę dlaczego tak, dlaczego są pewne powody, że człowiek ma jakieś rozterki. W przypadku Van Gogha, prawda, chciał być pastorem, nie zrealizował tych celów, później jakieś jeszcze inne miał ambicje, później został artystą, ale to też no, pewne cechy charakteru na to wskazywały, jakie miał wybory. No. Pani tutaj mówi o sztuce, że pani się odwołuje często do tak, no bo to jest sztuki. Taka materia, tak, której... ale to oczywiście, no bo to pokazuje też, że te podziały często pomiędzy różnymi dyscyplinami, one oczywiście do pewnego stopnia są prawomocne i konieczne, ale też czasami sztuczne, mi się wydaje, prawda? Tak, to jest na sugestie dziecka konkretnie, bo na przykład odwołuje się do kilku biografii, powiedzmy ostatnio omawiałam tam kilku artystów, no i zapamiętało sobie dziecko, że jakieś tragiczne życie, że pan go miał 37 lat, że po prostu tak jakoś rozstał się z tym życiem. I jednak ich to nurtuje. Na następnych zajęciach potrafią mi zadawać pytania, a dlaczego on tak zrobił, dlaczego takie miał życie, a dlaczego takie wybory. I wtedy mnie uczula, bo tak ja raczej filozofia, to znaczy z uwagi na to, że jestem artystą, malarzem, no to tutaj się dobrze poruszam i tutaj się w miarę staram uzupełniać, jeśli chodzi o filozofię. Żeby... Tak, ale do czego zmierzałem? Do tego, że właśnie pokazywanie motywów właściwych refleksji filozoficznej w kinie na przykład, prawda, w filmach. I to niekoniecznie tych takich ambitnych, jak to się mówi, prawda? Chociaż oczywiście również Bergman, Tarkowski, to są te nazwiska, które... Ale Woody Allen także, troszeczkę z innej strony. Kieślowski jak najbardziej. Zanussi niewątpliwie także. Natomiast pamiętam zajęcia o Platonie, konkretnie o jaskini platońskiej i uczniowie w trakcie dyskusji bardzo dobrze rozpoznawali ten kontekst właściwy jaskini w filmach na przykład typu Matrix albo Truman Show, prawda? Panie pewnie ten film kojarzą. Więc no, świat filmu, świat literatury, prawda? Świat teatru, to wszystko jest przesiąknięte filozofią przecież, prawda? I teraz jednym z zadań edukacji filozoficznej jest rozbudzanie właśnie w ramach tej wrażliwości, o której powiedziałem, takiego rozbudzanie umiejętności rozpoznawania, co się z czego wzięło, prawda? Dlaczego pewne motywy tak, a nie inaczej są poprowadzone? No bo to wszystko wynika z historii filozofii, czyli z historii ludzkiego myślenia, czyli historii także i ludzkiego błądzenia, prawda? To trzeba też jasno powiedzieć. Filozofia jest historią poszukiwań, czyli również błądzenia, prawda? Tak, tak. Filozofia jest filozofią człowieka, prawda? Cały czas pytania o człowieka, tak jak Nietzsche, znowu ten mój ulubieniec ostatnio, pyta, dolega mi człowiek, prawda? Czyli właściwie też można powiedzieć, te analizy różnorakie człowieka są podstawą filozofii. Bardzo w dużym stopniu mogą wyjaśnić. Oczywiście, tak jak pan mówi, mogą trochę skierować na inne drogi, ale zawsze to jest jakaś inspiracja. Tak, pani mówi o człowieku i ja sobie tutaj przygotowałem taki cytat, więc może go sobie pozwolę czytać przy okazji takiego mało znanego w Polsce filozofa dwudziestowiecznego Miguel de Unamuno. Pisarzem też. Prawda? Tak, no filozof, pisarz. To jest nie do, tak jak Camus, prawda? To jest nie do odróżnienia. To jest, Camus mówił, chcesz pisać, chcesz uprawiać filozofię, pisz powieści. Oczywiście. Znaczy, czytaj powieści, moglibyśmy powiedzieć szerzej. Natomiast Unamuno w swojej książce o poczuciu tragiczności pisze coś takiego. Filozofia jest ludzkim produktem każdego filozofa, a każdy filozof jest człowiekiem z krwi i kości, kierującym się do innych ludzi z krwi i kości, takich samych jak on. I cokolwiek by uczynił, filozofuje przy użyciu nie tylko samego rozumu, lecz również woli, uczucia, a także krwi i kości. Filozofuje całą duszą i całym ciałem. Filozofuje konkretny człowiek. Tak?
Tak, to byłoby najlepsze na podsumowanie naszego spotkania, ale chyba za wcześnie padł ten cytat. To znaczy, no bardzo, bardzo piękne, tak. No Mono jest niesamowite, tak. To przy tragiczności niezwykle, niezwykle tak, głęboki. I to nam pozwala też nie myśleć właśnie o tej filozofii w takim oderwaniu, no prawda? Właśnie. Bo cały czas ja naprawdę cierpię odkąd w ogóle tak chcę się zajmować tą filozofią, zajmuję się nią, ale zawsze pada ten argument, ale przecież to jest oderwane, przecież wy tylko mówicie, przecież to nic się nie przekłada na życie. Chociaż jakby swoim przykładem próbuję właśnie mówić, tak jak pan tu wspomniał o filmach. Ja w ten sposób znalazłam dla siebie taki klucz, że ja po prostu dyskutuję w równym stopniu dzieło, jak i dyskusja jest równoprawne, to znaczy po prostu bez tego komentarza, bez wspólnego zjedzenia zębów na danym dziele, czy to jest rzeczywiście tym bardziej ambitnym, czy naprawdę takim, mówi się, zupełnie popularnym, to absolutnie tutaj to jest dla mnie punkt wyjścia do uprawiania filozofii tak właśnie na co dzień. Aha, i właśnie jeśli chodzi o filozofię, czy jesteśmy w stanie zdefiniować filozofię? Od starożytni Grecy nazwali filozofię miłością mądrości. Umiłowaniem mądrości. Umiłowaniem mądrości, tak. No właśnie, czym jest mądrość? To też pytanie bardzo ciekawe. Podobno Pitagoras pierwszy sformułował to pojęcie mądrości. Wszechstronność, prawda, jakaś interdyscyplinarność, spojrzenie na różne aspekty życia, świata i wiadomo, jakie zainteresowania miała starożytna filozofia. Począwszy od poznania bytu, od poznania w ogóle, o wartościach rozprawiała, ale przede wszystkim interesowała w pierwszej fazie filozofia starożytna, zinteresowała się filozofią przyrody. Wiele zjawisk było niezbadanych, bardzo chcieli to poznać. Oczywiście na swoją miarę. Dlatego też te polemiki zawsze trwają, czy filozofię można zaliczyć do nauk, bo nie zawsze można zweryfikować. Na przykład jak już wejdziemy w zakres metafizyki, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego naukowo. A więc... Jeszcze teraz być może. Więc, no więc właśnie. Także, bo może będziemy posiadać narzędzia, które pozwolą nam podać dowód na istnienie czegoś niewidzialnego, bądź kogoś niewidzialnego, prawda? Tak, no to są właśnie bardzo takie, no z pogranicza prawie poezji, prawda? Filozofię można byłoby to i literatury do wielkiej poezji zaliczyć, no to jako jej, powiedzmy, credo. Tak, dokładnie. Unamuno, o którym wspomniałem, to on właśnie w ten sposób definiuje filozofa jako kogoś stojącego w rozkroku pomiędzy artystą a naukowcem. Znaczy nie da się filozofii zredukować ani do jednej dyscypliny, ani do drugiej. To jest coś pomiędzy, prawda? Natomiast jeżeli zastanawiamy się tutaj nad, nazwijmy to, próbujemy krążyć wokół jakiejś definicji filozofii, to ja chciałbym pójść tropem pewnego krakowskiego profesora filozofii, który na jednych z zajęć dokonał kiedyś pewnej prowokacji intelektualnej i zwrócił uwagę studentom, że filozofia to jest pojęcie składające się z dwóch słówek, gdzie mamy philein, to znaczy kochać, i sophia, czyli po grecku mądrość, prawda? Czyli filozofia to jest tyle, co umiłowanie mądrości. I teraz na czym ta prowokacja mogłaby polegać? Znaczy mamy dwa słowa, mądrość i miłość, kochać i być mądrym, tak? I teraz co jest ważniejsze? No w tym klasycznym, w tej klasycznej wykładni, powiedzmy, no to mądrość będzie tutaj zasadnicza i ona jest pierwsza. Natomiast może należałoby spojrzeć odwrotnie i spróbować popatrzeć na filozofię jako na mądrość, owszem, ale taką, która wypływa z tego, co zasadnicze, to znaczy z miłości, która jest tym, co absolutne tutaj, prawda? Jakkolwiek tutaj tego nie dookreślamy teraz, co to znaczy kochać, to jest wielki temat, ogromny, największy być może, prawda? A nawet osobiście uważam, że największy. Natomiast to philein, prawda? Ta miłość, kochanie, ten akt, ta dynamika, prawda? Kochanie to jest to, co człowiekowi najwłaściwsze. Miłość w szerokim sensie. A co to znaczy? Jakie to pociąga konsekwencje? Co to implikuje? To znaczy, że czucie, emocja, pragnienie, chcenie, tak, cała struktura emocjonalna, ona również uczestniczy w myśleniu. Ona jest tym, co motywuje i napędza, by tak rzec, refleksję filozoficzną. Tak? I bez tego filozofia jest, mówię nad własną odpowiedzialność, martwa.
Tak. Choć wiele prawda, wieków wcześniej to tylko ta mądrość, prawda, królowała, a miłość była pewnym afektem dosyć zagrażającym mądrości, tak, czyli wykluczającym wręcz dobre filozofowanie, prawda? Tak, tylko że miłość jest energią, właśnie tak jak Pan mówi, tutaj to napędzanie tą energią bardzo pozytywną jednak skłania do takich penetracji intelektualnych też na pewno. Ja też akurat, bo tak rozmawialiśmy też właśnie o, tutaj film też się pojawia, ale jednym z dla mnie ostatnich odkryć takiej filozofii właśnie w filmie, którą naprawdę bardzo, bardzo kocham, był film Pociąg Jerzego Kawalerowicza. I tam jest Marta, jedna z bohaterek tego filmu, kluczowa postać, mówi tak: nikt już nie chce kochać, ale wszyscy chcą być kochani. I tam jest właśnie, to jest tak dla mnie jakoś odkrywcze w ostatnich czasach, że właściwie zwalniamy się jakby z tej wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko i przerzucamy jakby to zawsze na tą drugą stronę. A jak nie ma tego dialogu, to nie ma też tej odpowiedzialności za wspólne jakby myślenie, wspólne budowanie. I ta filozofia jest jakaś taka kaleka i to nasze życie, prawda, skoro filozofia jest tak bliska naszemu życiu, też jakby jest kaleka. I to jest właśnie też dla mnie też taki początek jakby filozofowania, który też bierze się z tej wrażliwości, o której Pan mówił, z takiej wręcz może nawet czasem nadwrażliwości na ludzkie życie, ale która też już ma w sobie taki pierwiastek cierpienia, takiego czegoś, co jest, czego nie lubimy w swoim życiu, czego chcemy się wyprzeć, ale jest nieodłączną częścią, która moim zdaniem jest też drugim pierwiastkiem bardzo budującym, że bez tego cierpienia, bez tego takiego kruszenia własnego życia, ja i duszy, no po prostu nie ma nic. Znaczy, oczywiście możemy sięgać po prawie że sytuacje graniczne, prawda? Tutaj Jaspers by miał dużo do powiedzenia, jak to człowiek się rozwija wobec pewnej sytuacji granicznej. Natomiast jeśli chodzi o miłość, albo w niej, jeśli chodzi o miłość, ona jest też takim, można powiedzieć, rozpoznaniem samego siebie. Człowiek musi pozbyć się jakiegoś podstawowego egoizmu, żeby być zdolnym do miłości. A więc jeśli będzie wykonywał jakąś wielką pracę nad sobą, to też ta filozofia będzie ukochana tym przedmiotem. A o filozofii dzisiaj rozmawiali Wojciech Zalewski, Beata Sarabat, Marzena Dudziuk-Kaluch.